Znajdujemy się w osiedlu Mogiła, a konkretnie to Klara Tumba, czyli Jasna Mogiła. Tutaj jest stado koni, gdzie powstał krakowski szwadron ułanów imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Jeździmy w barwach szwadronu przybocznego naczelnika państwa polskiego i naczelnego wodza, czyli marszałka Józefa Piłsudskiego. Jesteś już 24 lata w siodle, na drugi rok będzie 25-lecie istnienia szwadronu. A byliśmy już co najmniej 750 razy na różnych uroczystościach, czy to święta państwowe, czy uroczystości z okazji urodzin, czy śmierci wielkich Polaków, czy jakieś rajdy, czy jakieś pokazy, czy inne wydarzenia ważne dla naszej ojczyzny. No tutaj wychowałem się na tych błoniach mogilskich. Tu dawniej było bardzo dużo koni. Na tej części Mogiły, czyli pod kopcem Wandy, na tych błoniach, były 74 konie. Myśmy od małych chłopców jeździli, dojeżdżaliśmy te konie. Oczywiście po kryjomu, bo nie każdy z gospodarzy życzyłby sobie, żeby te konie mu zajeżdżać. Ale były takie dni, na przykład Zielone Świątki, gdzie był taki przywilej, że można było jeździć na tych koniach do oporu. Konie mnie fascynowały zawsze. Są przyjazne człowiekowi, tyle co dla ludzi zrobiły na przestrzeni historii. Dzięki koniom po prostu powstawały różne państwa. Te konie pomagały i w pracy, i żołnierzom pomagały. No w szwadronie są moi koledzy, przyjaciele, którzy są z osiedla Mogiły, ale też z centrum Krakowa i nie tylko, z dzielnicy Nowej Huty są też. To są miłośnicy, ludzie, którzy mają patriotyzm wyssany z mlekiem matki i kochają konie, a przede wszystkim historię i są zafascynowani wielkością i przeszłością jazdy polskiej, legendy jazdy polskiej, która na przestrzeni tak wieku, tak jak powiedziałem, była znaczącą siłą. 3 minuty do wyjazdu! No i chciałem jeszcze powiedzieć, że ta sama młodzież, a zwłaszcza młodzież z Mogiły, uczymy jazdy konnej, oprowadzamy, bryczką wozimy na ulicy Klasztornej, tam na tych błoniach mogilskich, które nam jeszcze zostały. I cyklicznie to robimy. W roku robimy to ileś tam razy, powiedzmy do 10 razy. Kilkanaście mamy koni. Te konie są dobrze zajeżdżone, bo są przede wszystkim muszą być spokojne, muszą wytrzymać wystrzały karabinowe. To są konie małopolskie. I dwa konie są szlachetna półkrew, czyli mieszanka konia, czy to śląskiego z małopolskim, czy wielkopolskiego z małopolskim. I konie bardzo spokojne i ułożone. Przyjazne człowiekowi. Ja w 81 urodziłem się w Niderlandach, ale tak naprawdę w Holandii, bo Holandia to też część Niderlandy, gdzie ja się urodziłem. I tam spędziłem pierwsze 19-20 lat swojego życia. Często byliśmy tutaj, średnio tak raz, czasami nawet dwa razy w roku, żeby odwiedzić dziadkowie. Ale tak naprawdę te pierwsze kilka lat bardziej czułem się Holendrem, który czasami odwiedza swoje rodziny w Polsce. O, tu jestem, tu, w sensie na zdjęciu siedzę tam, gdzie siedzę teraz. Wtedy tutaj była taka wersalka, to jest mój dziadek, to jestem ja. A dosłownie siedzimy w tej samej kuchni, co teraz. Tylko to było 30 lat temu. To moja babcia pracowała na koparkę i ona budowała tego część huty, czyli osiedle górali i okolicy. No i zrobiła tak, że są dziury i tam kłada się fundamenty i potem się buduje budynków. A materiały do budynków to właśnie byli transportowane przez mojego dziadka, który był tam wtedy tirowcem. Moje dziadkowie tutaj zaczynali życie razem. Dwójkę dzieci, moja mama i jej siostra. I moja mama, jak była młodą kobietą, to poznała mój ojciec, który przyszedł na wizytę z Holandii, a w pewnym momencie moja mama zdecydowała, że idzie za mąż i będzie mieszkać w Holandii.
Zainteresowanie moje korzenie zaczynało dopiero jak było nastolatkiem. W pewnym momencie zdecydowałem, że warto by było, żeby tutaj spędzić ostatnich lat swojego studia. Ja studiowałem prawo oraz historię. I oryginalny plan był, żeby tutaj zostać może rok, może dwa lata. I to było w 2005-2006. No a jesteśmy w roku 2022, a nadal tutaj jestem. Jest taka mowa, nie wiem czy jest po polsku, ale że u sąsiada zawsze trawa wygląda bardziej zielono niż u siebie. Ja mam dokładnie tak samo. Jak jestem w Holandii, tam gdzie wszystko jest dobrze organizowane i takie punktualnie, ale brak spontaniczność. I wtedy sobie myślę, gdyby tylko było bardziej tak jak w Polsce. A tutaj odwrotnie, tutaj właśnie jest ten spontan, tutaj ludzie potrafią żyć, ale czasami jest zupełnie taki chaos, taki bałagan trochę. I wtedy sobie myślę, gdyby tylko jest bardziej holenderski niż tu, nie? W sensie, że cały czas coś mi brakuje. Ale gdyby mi pytasz teraz na miejscu, gdzie lepiej, no to bym powiedział, że tutaj. Zdecydowanie.